powiedz, jak się czujesz w tej wycieczce dzisiejszej? Tak. A ja jem bułkę. Jakieś wspomnienia z Warszawy, jakieś teksty pamiętasz swojego? Coś tu leci, Pamiętam, bo byłem pod wpływem piłki gwałtu. Cicho! Ale to był kłóźba. Krzysiek już musi grać oczywiście. Tylko by grał. Krzysiu, dobry głośnik to zna maksa. O nie. Na maksa? To jest na maksa. Tak, to jest na maksa. Krzysiu, powiedz, co cię skłoniło do takiego stanu rzeczy z tym telefonem. No, zresztą ten telefon. Pokaż te papierosy. Adam, nie przekupisz pani komputer. Mamy tu sypaną... Sypane narty. Mamy tu panu sypane. Może by się na tym dał podgrzać herbatę wodę? Może nie. O nie, robimy ołowiankę, o nie. Panowie, czekajcie, zobaczę może tutaj. Możemy jeszcze użyć ekstraktu z biletu z tyłu. Więc podążając szlakiem Bawarii, jeżeli mamy już wywar gotowy, trzeba go zalać świeżą górską wodą marki Szywiec Zdrój. Kranówka. Proszę ubrać prestiżowe okulary. Ale proszę nie przeszkadzać, się nagrywa. Więc kontynuując naszą recenzję, zalejemy naszą historkę wrzątkiem. Chyba mało, bo muszę jeszcze... Zamieszamy. Franek, dawaj palec. Dawaj palec. Po ostrym zamieszaniu dokonajmy naszej recenzji od otrzymanego... Ja bym się... Tutaj mamy piękne Mazury. Już piękne Mazury na Śląsku. Bra, już ty byłeś na Mazurach. Opak jak to chyba Morze Bałtyckie. Każda się nie... Tam już to panie, tam już Szwecja jest. Krzyże siatka, kaczka mnie topiła. No i tam jest jakiś ten... Port. Nie, łódek. Port łódek. Port Royal. W sensie, no. Woda się pali. To jest kącik. To jest kącik muzyczny, Adam jest. To jest kącik słownie. Na łogowców, nie, że palu to jeszcze grę będzie grał. Na to schodzi na dziwię, żamłonie schodzi na... Cię pokaż mema. Nie pokażę. Jak? Prawa autorskie. Adam, co to się stało? Co to się stało? No powiem tak, no. Spieszyłem się za bardzo. No i poszedłem. I poszło tak jakoś. Po lodach. Po lodach poszło. No wiesz co, karmel bardzo łatwo schodzi z takiej szyby. Nawet mogę pokazać, jak sprzątaczki mają roboty na 3 dni. Sprzątaczki mają roboty na 3 dni. Jeszcze bardziej za bardzo. Krzysiu, może jakieś sprawozdanie z podróży? Jak minęło? Nie wiem, bo spałem. Tak, dobrze. A ty? Jako jedyny. Wycieczka była, jest na razie, fajnie jest ogólnie. Szeryf i jeden bandyta. Bandyta najtrudniej. No, nie, regenerał. Regena, jedna. To jak dzisiaj na życiu? Zjadłem sobie fajny obiadek, fajny deserek i chcę już spać. Tak, no bo tak jeszcze tak z 2 godziny temu to byś raczej powiedział, że chcesz umrzeć, ale wystarczyło pojeść i właściwie jest okej. Tak, jest okej. Tak, tak idealnie trzymam ten telefon spoza kadru, żebyś nie wychodził, że jesteś uzależnionym człowiekiem. Jak dzisiaj dzień mija. Nie fajnie. Jak to nie? Właśnie niby fajnie, ale nie. Da radę, dawaj. No i da się. Nie lecisz. No też da się. Jak to wygląda? Rzuc! O Jezu! Trzeba zdjąć tą bluzę.
Czy po co ty w ogóle w jesteś w kąpielówkach i w bluzie? Powiedz mi, co ty robisz? Nie. Jacek jest! Jacek! Jacuś, co się stało? Co krzywo? Kamion był krzywo. Nie wypalcowany, kto to robił tą plan? Nerwy obumarły już? No, trochę tak. Jacek łapie w łapeń. Jacek. Lęknij się, łagodnie mnie zakopywać. Ale nie, ale bardziej zejdź. Nie bój się, nie bój. Bo zimno jest, szybciej. No dobra, zakopywasz go. Powoli, tylko nie, nie poczaj, nie poczaj. Dobra, ej, powoli, nie poczaj, nie poczaj. Nie, weź. Też nie byś tak wyczuł. Dobra. Nie, panie pytaj. Jacek, czyje to jest? Jacek, czy to twoje? Czyje to jest? Nie wiem, to powiedziało tam. Ale to się wypuka, to się wypuka. O, co to za rybkę złapałeś? O nie! Zaraz wrócę, ale idę po wodę. Więc jesteśmy nad rzeką. Szeroka rzeka. Szeroka. To rok robiono. To jest robiono. Teraz napełniamy wodę. Butelkę wody. Ale to nie jest dziurawe. Więc nie musimy się spieszyć. Teraz ruchem dosiężnym, czyli do siebie, wylewamy wodę. Aha! Idę po wodę, zaraz nawet. Co jest za nielegalne nalewanie wody? Granie to popadnie! Dobra woda. Czuł, że mnie zapolujesz na te morskie bażanty, co tam pływają? Bo jest mi zimno. I one tam pływają. Patrzcie, odkryłem się sita, będziemy chodzili po brzechu, będziemy tak szykowali ziemię i powiedz, sprzedamy te muszę, które zbierzemy na bazarze. To jest kostura od Krzyśka. Jacek, poluj na mewę, tam jest. Co ta mewa robi, patrz tutaj. A badakę dobra! O, jest! Teraz są dwie! Ej, nie po ubraniu, nie po ubraniu! Co odpowiedź? Różne, asymetryczne. Zadek. Nie pytaj. O nie, to jest najgorzej. 36! Nie, nie chcę być mokry. Stary! Stary! Dobrze. Oddaj nie odpowiedziałeś. Czekaj, jak ty odpowiedzieć, jaką czekasz? Kalbia. 66. Nie. Kranek 8-6. 14. W którym roku odjąć dwie ostatnie cyfry Błabisa pod Grunwaldem? 14! Dobrze! A nie był 1400. Dobra, Jacek. W którym było upadać to za to zachodnie, albo nie, chrzest polski. 966.
Dobrze. Sumuj wszystkie liczby. 96. 21. Odejmij od tego 1/3 tej liczby. Za 14! Dobrze! Który metalowy wykonawca na koncercie odpryskuje nie poprosił głowy? Ja bym powiedział, że Grzegorz Blacha, jak metalowy. Się dobra, wielki finał! Jestem w stanie takiego Jacka. Nie, to powinno być jak 10, przedstawiacie się po kolei swoim historii. Rombastus, bombastus, niemiecki uczony. Dortmund. Jacko z Bordańca, urodzony w Bordańcu. Pochodzę z Warszawy. A jeszcze coś o rodzicach proszę opowiedzieć. O rodzicach, nie. Chodzi na sto! Mamę mam, ojca też, siostry nie mam, brata mam tu. Nie obchodzi na sto! A i szwagier? Nie! Koniec! Mogę uczestniczyć w tym programie. Mam nadzieję, że pójdzie im bardzo dobrze i dojdę do finału. Jeszcze, jeżeli mógłbym, to chcę podarować moich rodziców. Bardzo ich kocham. Siadaj! W jakiej planecie rozgrywa się finalna bitwa drugiej części Gwiezdnych Wojen? Na jakiej wyspie, tak? W planecie! Nie ta drugim zamkiem wojen. To i to. Czyli mogę jeszcze? To. Powiedzieć pewnej osobie, że bardzo jej nie kocham. Jest nią Franek. Dobra, drugie pytanie będzie kierowane nie do Franka, tylko do Franka. Tak. O! No. Na razie ja wygrywam, bo mam zero, a nie macie jeszcze nic. Ile razy świątynia tutaj była niszczona przez całą historię Gwiezdnych Wojen? 10? 2 czy 1? 2. Dobrze. Franek, zaraz przegrywasz. No, dawaj, no. Czy jeszcze mógłbym coś powiedzieć? Ebo Łabądź tu idzie, ej! Łabądź! Jabłek jak go wiesz, zostanie tutaj nie 3. Złoty. Pam, 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 jak chcesz przypłacić? Jedzenie, ma jak się człowiek. Uciekał przed jedzeniem. Uciekał przed tobą, a nie przed twoim jedzeniem. No nie. Nie, myślę, nie. On jest mądry, nie myślę, że przykierkowa nieznajomych panów. Podążając szlakiem Gdyni, natknęliśmy się na specjalność tutejszego regionu. Jest oto kanapka z topionym serem. Z pasztetem, z dżemikiem oraz z sałatą. Przedstawię Państwu wersję oryginalną, więc się delektujmy. Gdy ugryzłem tą kanapkę, wpierw poczułem smak drzew, ale później przebiła się przez to nuta serka topionego, a na sam koniec zagościła nutka pasztetu. Przed chwilą od firmy Ramzes dostaliśmy mleko prosto od krowy z fermy wolnego chowu. Teraz zaraz zdegustujemy je i później dostaniemy za to pieniążki. Czas na produkt. No to jazda, panie gazda. Ja coś. Ja to chyba skądś znam, powiedz mi co to jest. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Powiedz mi, jak to wygląda brama do Europy? No, wygląda bardzo dobrze, szczególnie gdy słońce prześwituje przez te, przez ten piękny budulec, jakim jest żółty kamień. Znam tego z tyłu. Pięknie wygląda. Dowiedział się pan coś faktów o tym, co pan miał wam opowiadać? No tak, znaczy no jeszcze nie, ale dowiem się kiedyś. Ale Franuś, jakie wrażenia z Berlina? Tutaj antyk, tam nie wiem co, tutaj współczesność, tutaj Afryka, co ja mam powiedzieć?